Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów Wam zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie, zgodnie z ustaleniami, które wynikają z każdego przykładowego zadania. Nasze zadanie, które chciałam Wam pokazać, brzmi: pewien fundusz emerytalny proponuje panu Kowalskiemu odkładanie dodatkowych środków pieniężnych na czas emerytury. W tym celu proponuje odkładanie cykliczne, a dokładnie z początkiem każdego roku, po 2000 zł na specjalne oszczędnościowe konto bankowe oprocentowane 12% w skali roku przez pozostałych mu do emerytury 10 lat. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację roczną. Z treści takiego zadania widać, że nie będzie to typowe zadanie na liczenie, ile będzie musiał wpłacać, tylko jaki kapitał on uzyska na końcu. I co jest ważne, wiemy, że nasz pan Kowalski ma wpłacać po 2000 zł, ale na początku każdego roku. A więc będzie to pytanie, jaki zbierze kapitał końcowy, z takim apostrofem zwróćcie uwagę prim, nie zawsze on jest stosowany, czyli to jest pytanie, ile on dostanie pieniędzy na końcu, gdy po 10 latach przyjdzie mu zebrać pieniądze i wypłacić, bo przyszła już emerytura. Więc zaczynamy od tego, że kapitalizacja w treści zadania wymieniona jest jako roczna. W związku z tym, że kapitalizacja jest roczna, nie jest częstsza niż co roku, to stopa procentowa roczna nic nie podlega żadnej zmianie i jeżeli 12% w skali roku ten rachunek oszczędnościowy jest w takim stopniu oprocentowany, nic nie zmieniamy. Naszą niewiadomą będzie właśnie ta wartość przyszła, czyli inaczej mówiąc końcowa z tych stałych wpłat płatnych z góry. Bo my wiemy, że nasz pan Kowalski będzie płacił, jeśli oczywiście się zdecyduje, na początku każdego roku. Na początku, to jest bardzo ważne, a więc będą to tak zwane płatności z góry. Kolejnym elementem, który tutaj warto wypisać z treści zadania, jest to, że tutaj nasza płatność miałaby wynosić po 2000 zł. Co roku ciągle po 2000 zł przez 10 lat. I nic tu nie trzeba zmieniać, bo jeżeli kapitalizacja jest roczna, a czas jest liczony w latach, to my w tym momencie tą liczbę kapitalizacji mamy po prostu 10. Nic nie trzeba przeliczać, żadnych lat na miesiące, na kwartały, żadnych udziwnień nie trzeba stosować. Jeżeli wiem, że stopa procentowa z treści zadania wynosi 12% w skali roku, wzór, z którego musimy skorzystać, ma następującą postać. Jest to pytanie, ile wynosi FVA z primem, czyli wartość przyszła z rent płatnych z góry i to jest ten wzór. Dlaczego z tego wzoru? Bo po pierwsze renty mamy płatne z góry i my musimy ustalić, jaki będzie zebrany kapitał po jakimś czasie, czyli nas interesuje tak zwana wartość przyszła. Tu jest zapisany ten wzór i musimy go uzupełnić. My wnosimy 2000 zł, oprocentowanie 12% w skali roku, bez żadnej przemiany. Tu też 12, 12, a tu jest liczba kapitalizacji równa 10. Gdy to podstawimy, mamy 39 000. 309 i 17 groszy. Wasz wynik może być ciut inny, nie trzeba się tym więcej przejmować. Przykładowa interpretacja zakończy to zadanie. Będzie ona brzmiała na przykład w moim wydaniu następująco. Po 10 latach fundusz emerytalny wypłaci kwotę 39 309 zł i 17 groszy.
Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.